Siła, siła, z tej strony Yeti i widzowie, nie ma hejtera. Szukałem go wszędzie, ponieważ dzisiaj mieliśmy wyruszyć w poszukiwania mojego ojca. Aczkolwiek nie mam pojęcia, gdzie on się dalej znajduje. I tu się rodzi właśnie pytanie, gdzie on może być? No na pewno nie w tych namiotach, ale teraz dochodzi kolejne pytanie. Gdzie jest hejter? Ja mam nadzieję, że on nic nie knuje, albo przynajmniej nie informuje swojego ojca o moim planie. W sumie to naszym planie, bo razem mieliśmy to robić. No i nie wiem, szukałem go wszędzie. W bałwanie, w iglach, w tych zamkach, na tej wieży, w moim skinie i w moim domku. Nawet w tym ananasie, który jest zniszczony, nigdzie go nie ma, więc on po prostu musiał w nocy mnie opuścić. No ale przynajmniej zostawił mi broń. Tyle dobrego. Dobra. Wiecie co, ale mnie, ja chyba mam to gdzieś i po prostu idę prosto z mostu walić do taty hejtera, gdzie znajduje się mój ojciec. A jeśli on mi nie powie, to po prostu w niego strzelę z shotguna, a shotgun zabija na hita i to z bliskiej odległości. No może z dalekiej nie, ale z bliskiej tak. I to się właśnie liczy, lećmy do niego. Co to jest? Jaka wielka głowa. Dobra, czekajcie, polećmy sobie, mamy litrę. O Jezus Maria, ale odwaliłem teraz lipę. Dobra, lećmy do tego. O nie! Jakbyście widzieli, co się właśnie stało. Dobra, lądujmy i. Tylko nie mam jedzenia. Dobra, lądujmy przy ratuszu, idźmy do jego. Ej, oni tam są. Tato, no ale. Ja wiem, że mama jest wkurzona, ale wydaje mi się, że powinniście się w końcu pogodzić. Dobra, synek, weź ty w ogóle zamknij się, bo ja mam ciebie dość w ogóle, co ty. Dobra. Nie pogodzę się z nią, no nie ma takiej w ogóle opcji, no. No dobra, ale to... Dobra, mam pytanko, tato, w ogóle, tak. Poza tematem, żeby rozluźnić atmosferkę. A to rozluźnij, no. Co jest? Czy ty znasz może tatę Yetiego? Jezu, tego debila! No bo chodzi o to... Chodzi o dobra, to, że ja po prostu... Bo ja nie chcę znowu gadać o tym... Słuchaj, bo... Jest... Przychodzi do nas, panoszy się normalnie, jakby to było wszystko jego. No to kurde, jedyny, ja mogę być jedynym ojcem na tym palionowie, tak? Dobra, ale to czyli ty go gdzieś uwięziłeś może? Zlikwidowałem go, został zlikwidowany. Co? Ale jak? Zabiłeś go czy nie? Panie, patrz, ja ci pokażę taką sztuczkę. Pewnie ją wielokrotnie razy widziałeś, ale patrz, to jest taka bazuka, nie? No i był no. Se on, ja do niego mówię, ty. Ale nie stary. No dobra, ja mówię do niego, ta zbroja to jest on, nie? Ja mówię do niego, ty, albo stąd idziesz, albo strzelam. A on powiedział, to strzelaj, to strzeliłem, nie? No. I potem znowu przyszedł. Ja mówię do niego, jak albo pójdziesz, albo strzelam. On powiedział, no to pójdę. No i ja go potem powiedziałem, to chodź. I go uwięziłem. Czyli za pierwszym razem jak strzeliłeś, to on przeżył, ale to dobrze, ale jak? To... Właśnie przeżył, ale zginął, nie wiem, dziwny jest. Ale ogólnie dobrze, bo ja już mam dość i tego Yetiego, i tego jego starego, nie? To jest w ogóle tragedia. Ja już mam po dziurki w nosie, w ogóle ty widziałeś ostatnio i przecież jak ten, przyszedł do mnie ten fioletowy stwór, nie? Tak, Rizzi, wiesz, na stówę to był Yeti, wiesz, on nawet tak samo wygląda. No to tu mówię, to jest debil, on czasami się aktywuje dziwnie, ale jest spoko, ale czekaj, czyli twój tata? Czyli ten tata może dalej żyć? Nie jest mój tata. Znaczy nie, no, on pewnie żyje, nie? Bo to tam, ja mu czasem zanoszę jakieś tam ochłapy do żarcia, nie? Bo ja w sumie nie jestem aż taki zły, ja po prostu powiedziałem mu, że masz się wynosić. To się wyniósł. Znaczy ja go wyniosłem. O nie. Czyli, a gdzie on w ogóle leży? On? No. Znaczy schowałem go w takim miejscu, że... Na pewno go nie znajdziesz, bo totalnie nikt tego miejsca nie lubi, nie? A że tak powiem, że nikt nie chce tam nigdy być i nikt nie chce tam wracać, więc... Co to jest miejsce? No dobra, tato. Dobra, ja już za dużo się dowiedziałem. Ale nie mów nikomu, nie? To tajemnica. Jakby ktoś pytał, to powiedz, że nikogo nie widziałeś. Albo jakby ktoś pytał, to powiedz, że ty stary Yetiego pojechał na wakacje, na ryby. Teraz wszyscy cicho, bo strzelam. Przysięgam, że strzelę i nie waham się użyć właśnie tej mojej broni z wielką lufą, która mi strzeli. A ty mózg z dupą wymieniłeś, czy co? Co ty mówisz? No co? Nie odzywaj się tak do mnie, bo strzelę, uwierz mi, że to zrobię. Nie podchodź, nawet nie poważny jakiś człowiek. Nie ty, dobra, nie, bo ty chyba zapomniałeś. Ja rozumiem, że ty jesteś jeszcze mało kumaty, nie? Masz tam te swoje 2 IQ i tak dalej, ale ty chyba zapomniałeś, że jestem z game modem, nie? Faktycznie. Dobra, to strzelę do twojego syna, dlatego się nie ruszaj. Nie. Strzelam do twojego syna, to zabija na hita i co teraz? Mów, gdzie nie jest mój ojciec? Nie strzelisz do Adiego, bo Adi to jest mój lepszy przyjaciel. Yeti,
Co? Ty nikogo tu nie szantażuj, bo ty po prostu w portę zaraz narobisz, no. Przegrywasz tą bitwę. Dobra, złaź na dół. Ale... Złaź na dół, No jestem. Dobra. Czego ty od nas chcesz? Znowu nas podsłuchiwałeś, to? Nie podsłuchiwałem, po prostu chcę się dowiedzieć. Dobra, słyszałem tylko, że wiesz, gdzie jest mój ojciec. I chcę, żebyś mi powiedział, gdzie on jest, dlaczego go wiedzisz i co was łączy oboje. Bo ja czytałem różne książki. Yeti. Ty dobrze wiesz, gdzie jest twój ojciec, ta? I ty mi się dziwisz, że ja go uwięziłem. On jest bardzo dobry i szukał mojej mamy, która zaginęła. Ja ci... Jestem pewien, że to ty maczałeś w tym palce, że ona zaginęła. Ja tutaj ci odegram scenkę. Odegram ci scenkę, wyobraź sobie, że jestem twoim tatą. Ja teraz wychodzę, nie? No. Co ty robisz? O, odgrywam. Ej, jestem tatą Yetiego. To jest moje. Dawaj, to wszystko. No taki debil, no co ja ci mam powiedzieć, no kurde, nie będę go udawał, bo cringe'uje, nie? On na pewno tak nie zrobił. On jest tak cringe'owy, on jest bardziej cringe'owy niż ty, Yeti, no kurde, no bez przesady, nie? Nie. Ej, a ty co się śmiejesz? Jaki boomeros? Bawi mnie to. On jest boomeros sombreros, ma pewnie takie sombrero i se gra na ukulele, gra tak. Jestem starego Yetiego, Wy jesteście obaj walnięci, to wy to chyba macie rodzinne. Sombreros, boomeros to jest! Boomeros, sombreros, debilos. No, dobra, ja... O, chwila... Co ty strzeliłeś? Co ty strzelasz? Czyj to jest kot? Zostaw go. Czyj to jest kot? Dobra, jak zastrzelisz kota, to ja zastrzelam ciebie, ja tutaj mam przycisk uszykowany, więc lepiej się zastanów. Ty się lepiej zastanów, bo mam tego kota na celowniku i jeżeli nie powiesz... Dobra, masz teraz chwilę, żeby mi powiedzieć, gdzie znajduje się mój ojciec. Dobra, zaprowadzę cię. Dobra, to czekam. Dobra, ale pod innym warunkiem. Słucham. Powiedz mi teraz tak, jedna rzecz, gdzie są wszyscy? Gdzie uciekliście, gdzie się wyprowadziliście? Co? Nie mam pojęcia, ale co, ja mieszkam normalnie tutaj. I ty się nie wyprowadziłeś z nimi? Nie, ja nawet nie wiem, że oni się wyprowadzili. Nie, on to osobno, on nas tam, jego tam nie ma z nami. Ej, no dobra. Słuchaj, zaprowadzę ciebie, dobra? O! Nawet sam nie wiem, gdzie on mieszka. Dobra, ogólnie to tak jak mówiłem, to jest miejsce bardzo dla wszystkich oczywiste, w którym może być oczywiście twój tata, więc na pewno pewnie byś tam szukał, nie? To co, idziemy na pieszo, nie? Pójdziemy na pieszo, no, tylko ogólnie to mnie trochę kości bolą, bo ja już wiesz... A może usiądziemy, bo ja tutaj się zmęczyłem już trochę. Dobra, siadajmy, bo ja też muszę rozpocząć. Ale jak siadamy? Ja chcę znaleźć mojego ojca. Przecież ty mu pewnie zrobisz krzywdę. Ale noc jest, no jak nie możemy po nocy chodzić, wiesz, kto tu chodzi po nocy, no? Przecież to bezpieczne miasto. Yeti, co ty nagrywasz odcinek? Nigdy nie chuć popalił nowi o 3 w nocy, no ogarnij się, może pójdziemy spać, staniemy, rano będzie gitka. Nie, ale znam kogoś, kto nagrywa takie odcinki. Kto? Ej, właśnie, ja mam jedno bardzo ważne pytanie. Gdzie jest Bzyku? Bo dawno go nie widziałem i musiałeś coś z nim zrobić, przecież ty go nie lubiałeś. No to nie wiem, no zapytaj się Bzyka, no ja go też dawno nie widziałem. Ostatni raz, kiedy go widziałem, to widziałem go w kinie, jak oglądaliśmy piosenkę tego, Ogurasa. No tam go widziałem. Ja do niego mówię, a kim ty jesteś? A Bzyku. A ja takie, aha, bo zapomniałem, jak wyglądasz, bo dawno cię tu nie było. I w sumie tyle z tego było, nie? Nie wiem, gdzie on jest, nie mam żadnego pojęcia, ale szczerze, to nie interesuje mnie to. Ja słyszałem, że zdechł. Miałeś mi pokazać, gdzie jest mój ojciec i zaprowadź mnie do niego. Dobra, idziemy. A to musimy iść w prawo tutaj, chodź. Jak tutaj w prawo? No, to jest taka droga tajemna. I teraz w prawo. Co? Przecież już byliśmy. Teraz w prawo. Ale byliśmy już w prawo. No nieprawda, bo to jest tajemna droga. Oglądałeś Harry'ego Pottera? Oglądałem. No i oni też musieli tam robić różne takie, wiesz, szmeges. Teraz musimy przeskoczyć przez ten murek. No dobra, ale co to daje? No, to stary, zaklęcie robimy, nie? Robimy boomeros sombreros zaklęcie. Tu też mam przeskoczyć, Jezus. Nie, teraz musisz wejść tu po schodach. No. Co to za kupa? To jest wykrywacz kłamstw. Dobra, czy Yeti jest mądry? Nie. Prawda! Widzisz, Yeti jest głupi. Czekajcie, tutaj na górę. No, masakra. No tak, no to wygląda. Mącika, fuj. Dobra. Hejter, czemu ty nie jesteś po mojej stronie, no? Podsłuchujesz nas, co ty robisz? Ty nie powinieneś nas podsłuchiwać. Ja nie mogę, jestem, panowie! Stopnie. Renata do mnie dzwoniła na telefon normalnie, in real life. Co? No, a ja jej rozłączyłem, powiedziałem, że gram w Minecrafta, a ona do mnie...
Jezus. Dobra, nie mogę odebrać, nie wiem co on robi. Miałeś mi pokazać mojego ojca, no zaprowadź mnie do niego, proszę. No idziemy, no kurde, mówię ci, to jest kawał drogi. A musimy zaśpiewać szanty, jak idziemy. Jakie szanty? Co to jest? No piosenkę takie, nie? Ja nie znam tej piosenki, ja nie chcę jej znać. Hej ho, za górę by się szło, hej ho, bubero sobre. Stary Yetiego, nie będzie go na miejscu. Okej, okej, wbijam tu na bity, stary Yetiego był tutaj bity. Jestem znakomity, yo, a Yeti to jest dobry ziom, okej. Okay. Idę sobie tutaj po górze, zaraz mordo, zawiśniesz na, nie powiem, szurze. Dobra. No co? Ja jestem mistrzem freestyle'owym. Jesteście nienormalni, walnięta rodzina, naprawdę walnięta. Dobra, w tej chwili mówisz, gdzie jest mój ojciec, albo strzelam no w niego. Nie odchodź idziemy, mnie to. No debilu, poczekaj. Dajcie mi coś do jedzenia w ogóle. Do jedzenia Tomasz z Ryśnieżki. On nie lubi. Aha. Dobra. Daj mi ziemniaki, daj mi ziemniaki. No. Nie dam ci. A już jesteśmy blisko. Podaj. Dobra, zabrałem jedzenie, no to co za typ? Już jesteśmy blisko! Jesteśmy blisko, jak San Francisco! Nie, dobrze jest! O, pan świnia! Ciekawe, nazwijmy ją jakoś! To co? Yeti jak urodził się poślizną! Yeti to jest mały... sikalafon! Sami jesteście sikalafon! Zawalnięta rodzina, w tej chwili mówcie mi, gdzie jest mój ojciec, bo ja potrzebuję z nim porozmawiać! Dobra, Yeti, zaraz powiem ci, gdzie jest tutaj twój tata kupi Fiata, ej, co sobie wie, jeździ. Dacie. Na gałęzi, dobra, tutaj tata musisz wejść. Jesteś pijany, hejter. No chodzę. Chodź tutaj. Właś. No właśnie. Dobra, witamy bardzo serdecznie w więzieniu. I tak, twój tata oczywiście, co no tak, no powiedziałem ci, że jest w najbardziej oczywistym miejscu. No dobra, no, gdzieś tu są. Gdzie? On jest w tej celi, tam musisz wejść. Gdzie on jest? Uciekamy, synek! Uciekamy, szybko! Co za walnięci! Jesteście walnięci! Zobaczycie, jeszcze się z wami rozprawię, banda! A po prostu widzowie, dobra, oni wiedzą, gdzie jest mój ojciec. Znaczy, tata hejtera wie i wiecie co? Trzeba będzie go namierzyć. To jest jakaś masakra. Jutro muszę się spotkać z moim ojcem.